Mówiąc budżet państwa czy deficyt finansów publicznych, myślimy właśnie o tym budżecie centralnym, czyli budżecie, budżecie państwa i tutaj ten deficyt planowany na 2017 rok akurat jest bardzo wysoki nominalnie, tak, patrząc w porównaniu do, do poprzednich lat. Z drugiej strony, jeśli popatrzymy sobie na tą miarę, którą, która jest przede wszystkim w zainteresowaniu Brukseli, czyli deficyt całego sektora finansów publicznych, budżet państwa, Samorządy, ZUS i kilka pomniejszych instytucji, to tutaj ten deficyt jest z kolei, wygląda z kolei dużo lepiej, bo on jest porównywany do naszej gospodarki, która jest większa niż była powiedzmy sobie 10 lat temu czy, czy 5 lat temu. Tak, mamy jednak rokrocznie jakiś wzrost gospodarczy i to sprawia, że jeśli porównamy ten deficyt całego sektora do gospodarki, to on już wygląda sporo lepiej. I jeszcze nie wiemy jaki będzie deficyt za 2016 rok tej, w tym całym całościowym ujęciu, więc tym bardziej trudno powiedzieć, czy w 2017 roku on będzie rekordowo niski, czy nie będzie rekordowo niski, bo, bo pytanie najpierw jaki będzie ten wyjściowy, czyli za rok 2016, i on faktycznie moim zdaniem może się okazać najniższy od, od wielu lat. Mieliśmy deficyt na względnie akceptowalnym poziomie ostatni raz w 2007 roku. Czyli z jednej strony, można powiedzieć, no jest faktycznie lepiej, bo ten deficyt jest w końcu, powiedzmy sobie, na jakimś przyzwoitym poziomie, ale z drugiej strony to też oznacza, że przez niemal 10 lat mieliśmy zdecydowanie za wysoki deficyt sektora finansów publicznych. Po drugie, to dobrze oczywiście, że, że notujemy mniejszy deficyt, ale... Po części wynika to niestety z takich zjawisk, których byśmy nie chcieli. Na przykład, jeśli popatrzymy sobie na takie cząstkowe dane, które mamy za 2016 rok, to one pokazują, że na przykład dobry wynik osiągnięty został przez jednostki samorządu terytorialnego, czyli przede wszystkim gminy. Dlaczego? Dlatego, że nie inwestowały. Nie inwestowały, polska gospodarka wolniej rosła. Nie chcemy tego. Chcemy, żeby. Środki unijne były wykorzystywane. Chcemy, żeby te inwestycje były właśnie na tym poziomie samorządowym eee, i w lepiej byłoby, gdyby ten deficyt niższy wynikał z innych e, czynników, niż z tego, że samorządy nie inwestują. Dodatkowo e, ma, widzimy lepszą ściągalność podatków, to też przekłada się na lepsze wykonanie e, budżetu i to jest akurat oczywiście pozytywny e, czynnik. Pytanie, na ile jest trwały, tak? Na ile jakby uda się m, taką wyższą ściągalność egzekwować, a tym bardziej ją poprawiać, to zakładają plany rządu. No, miejmy nadzieję, że tak, ale jednak jest to... E, jakiś e, znak zapytania. Wreszcie, kończąc, e, powinniśmy patrzeć na finanse publiczne z długoterminowej e, perspektywy. Czy my mamy szansę mieć niski deficyt albo nawet w latach dobrej koniunktury nadwyżkę e, właśnie w sektorze finansów e, publicznych, patrząc na e, obecny kształt polityki fiskalnej? Moim zdaniem nie, dlatego że my jesteśmy na, na chwilę obecną e, gdzieś w okolicach naszych możliwości, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, a ciągle notujemy spory deficyt pomimo um, różnego rodzaju pojedynczych zjawisk, które pomogły w tym roku, minionym roku, ten deficyt obniżyć. I patrząc w przyszłość, te rozwiązania, które są, które zostały w ostatnim czasie wdrożone, jeśli chodzi o politykę fiskalną, one ten deficyt będą pogłębiać, nie będą go zmniejszać, więc, więc powiedzmy sobie, ten punkt wyjścia nam się trochę poprawił, to jest oczywiście dobra informacja, natomiast ta perspektywa dla finansów publicznych cały czas nie wygląda najlepiej.